Okej, jak widzicie, jestem już przed swoimi komputerami. To co można zauważyć, nie posiadam hasła do logowania się do swojego konta Windows, czyli tutaj akurat w tym przypadku konta administratora. I dziś Wam pokażę, jak szybko w systemie tym założyć hasło bez zbędnego wchodzenia w konto użytkowników w panelu sterowania. Tylko po prostu z konsoli wiersza poleceń założymy dosłownie w parę sekund hasło. Również możemy je usunąć, a więc zapraszam i Wam to pokażę, jak wykonać. A więc tak, klikamy przycisk Windows, następnie wpisujemy skrót CMD, mamy wiersz poleceń, aplikację, klikamy prawym przyciskiem myszy, uruchom jako administrator, potwierdzamy i teraz wpisujemy net user, dajemy enter i jak widzicie na liście szukamy naszego konta, jest to Poseidon, czyli wpisujemy od nowa net user, spacja, nazwa naszego konta, w moim przypadku Poseidon. I naciskam spację i teraz po spacji możemy już tworzyć nowe nasze hasło do naszego konta. Ja sobie tu wpiszę Krystian, dam Enter. Jak widzicie, polecenia zostały wykonane pomyślnie i w ten sposób utworzyliśmy hasło do naszego konta. Sprawdźmy teraz to. Ok, jak widzicie, wylogowałem się, klikamy teraz klawisz Enter i to co można ujrzeć pod moją nazwą konta prosi już o hasło. Widzicie? Prosi o hasło. I teraz ja wprowadzę to hasło, które utworzyłem. Było to Krystian. I jak widzicie, zalogowałem się z powrotem do systemu. Teraz Wam pokażę, jak to hasło też w szybki sposób za pomocą konsoli usunąć. Ok, znów jesteśmy w konsoli wiersza poleceń jako administrator z prawami. I wpisujemy od nowa net user. Nazwa naszego konta i dajemy spację, a następnie gwiazdkę. W ten sposób będziemy mogli usunąć nasze hasło lub je zmienić oczywiście też. Dajemy Enter, jak widzicie wpisz hasło dla użytkownika, czyli możemy utworzyć nowe hasło, a jeżeli zostawimy puste pole, to hasło zostanie usunięte. Dajemy Enter, jeszcze raz potwierdzamy Enterem. Jak widzicie, polecenie zostało wykonane pomyślnie i w ten sposób usunęliśmy hasło z naszego konta. Sprawdźmy to. I ok, jak widzicie, znów się wylogowałem, klikam klawisz Enter i jak widać, pod moją nazwą użytkownika nie ma już hasła, nie prosi o hasło. Jak widzicie, zalogowałem się już bez hasła. Ok, na dziś to tyle tego filmiku. Jeżeli Ci się podobał taki poradnik, taki szybki, z ciekawostką, jak można zmienić właśnie hasło za pomocą konsoli, oczywiście zostaw łapę, zasubskrybuj kanał, tak aby zmienił się na kolor szary oraz zazwonię dzwonek, tak abyś na bieżąco z wszystkimi nowymi filmami o komputerach, które dla Was nagrywam. A więc na dziś to tyle. Cześć, hej, do następnych poradników.